Chciałbym dzisiaj powiedzieć, myślę, że Wam się przyda to, co powiem. Chciałabym powiedzieć na temat równowagi między życiem zewnętrznym a życiem wewnętrznym. To, co Michał powiedział o tej garstce ludzi w Afryce, bardzo to dotyka gdzieś mojego serca, dlatego że uważam, że to jest taka pułapka dla ludzi, dla chrześcijan, którzy odkrywają głębie doznania. Jest to pułapka, że ja już jestem tak duchowy, że mogę nie spędzać odpowiedniego czasu z Bogiem, a tylko działać na zewnątrz. To jest oszustwo. Dlatego chciałabym powiedzieć o równowadze między życiem wewnętrznym a zewnętrznym. Wszelki sukces zewnętrzny wynika z czego? Tak. Wynika z silnego wewnętrznego życia. Zewnętrzne życie, nawet jeśli zajmuje się duchowymi celami, na przykład takie jak ewangelizacja czy zdobywanie miasta dla Jezusa, może się manifestować w całkowicie światowy sposób, jeśli nie wypływa z głębokiego życia wewnętrznego, tak? Jeśli nie zmieniamy swoich umysłów, jeśli nie spotykamy się z Bogiem, to nawet najbardziej wzniosłe cele możemy realizować niestety, ale w sposób bardzo, bardzo, bardzo światowy. Wystarczy, że byliśmy kumaci w świecie, tak? Mega zorganizowani, umieliśmy robić pewnego rodzaju konferencje i tak dalej. Te same rzeczy będziemy przenosić do Kościoła. Niczym on się nie różni. W dzisiejszych czasach bardzo duży nacisk kładzie się na karierę. Wiecie, często to, ja lubię to w ogóle powtarzać, ponieważ ja to przez lata oglądam. Te same diabły i te same duchy, które atakują świat, one po prostu przenikają do Kościoła. I w Kościele jest również tendencja do zrobienia kariery. No, ale nam nie chodzi o karierę, nie chodzi o karierobójstwo, tak? Ponieważ kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą. Jeśli nie pogłębiamy swojego wewnętrznego życia, to nawet najbardziej duchowe wizje, tak, będą wykonywane w sposób światowy. Ponieważ to z wewnętrznego życia, z tego, że ty spotykasz się z Bogiem, dostajesz wzór i plan, jak dana wizja na przykład ma być zrealizowana. Ja sporo dostałam takich słów, które tak naprawdę do dnia dzisiejszego jeszcze nie uwolniłam. Powiem Wam więcej. Ja jeszcze ich nawet nie wprowadziłam do swojego życia, dlatego że jeszcze nie jestem na to gotowa. Kiedyś napisałam na internecie taki post, wszystko stosownie do wiary. Dlatego że jeśli ja nie jestem na coś gotowa, to ja nie uwalniam pewnej modlitwy do mojego życia. Ponieważ ja absolutnie tego nie obronię, nie ochronię, nie wzbudzę języka wiary. Po prostu w sposób religijny wypowiem jakiś frazes, on będzie fajnie brzmiał dla mojej duszy, fajnie będzie brzmiał w kościele, tak? Będzie widowiskowy, ale ja jego nie obronię. Jeśli nie pogłębiamy wewnętrznego życia, to światowa ambicja, tak? Przykryje różne cele. Wprowadzi to do kościoła dysharmonię i podziały. Wszystko ze szkodą dla Królestwa Bożego. Czemu w ogóle o tym mówię? Mówię dlatego, że Kościół się kształtuje. W ogóle kształtowanie Kościoła będzie trwało do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Będziemy się kształtować, będziemy się uczyć, ponieważ jesteśmy uczniami. Nie ma wśród nas ani jednej takiej osoby, która pochwyciła i nie musi pogłębiać swojego wewnętrznego życia. Bez względu na to, w jakim jesteś miejscu, bez względu na to, jaki urząd piastujesz, musisz pogłębiać swoje życie wewnętrzne. Czym wyżej w duchu, tym większa odpowiedzialność. Czym wyżej w duchu, tak, tym większe życie wewnętrzne, a nie mniejsze. Wiecie, jak to dzisiaj wygląda? Że popychani jesteśmy do takiej powierzchowności. Żeby powierzchownie żyć, powierzchownie odbierać od Boga, czyli generalnie bardzo płytko.
I pytanie w ogóle, czy my na coś takiego chcemy się zgodzić? Nie, nie chcemy powierzchowności. Chcemy głęboko, chcemy, żeby nasze życie przynosiło owoc, aby świątynia Twojego ciała przynosiła owoc i aby świątynia w postaci takiej jak na przykład Kościół, czyli nasze działania, aby przynosiły adekwatny owoc do naszej pracy. Chcemy tego? Chcemy tego. Więc jeśli chcemy tego, to nasze wewnętrzne życie musi się pogłębiać. Uważam, że brak równowagi to jest takie, jest to w ogóle gruby temat. Brak równowagi. Są ludzie, którzy mówią tylko życie wewnętrzne. Tylko się modlimy. I oni się modlą i nic nie robią. I jest kolejna grupa ludzi, która tylko działa bez prowadzenia Bożego. Co to jest? Rów. Diabeł jest specem od czego? Od rowów. On jest specem od rowów. Ja naprawdę masę ludzi spotkałam takich, którzy przez cały czas podważali różne manifestacje ducha w Kościele. A skąd w ogóle wiecie, że taniec jest duchowy? Ja mówię, bo ja z Bogiem przebywam i ja tańczę przed Jego obliczem. Więc skoro tańczę przed Jego obliczem, to uczę też ludzi, żeby tańczyli przed obliczem Boga. Tak? Bez pogłębiania się wewnętrznego życia, tak? Takie na przykład manifestacje jak duchowy taniec będą atakowane. Jesteśmy poprzez ten świat kierowani do powierzchowności i do szybkich korzyści. A w Królestwie Bożym jest zupełnie inaczej. Zupełnie jest inaczej. Korzyści mamy z Krzyża Golgoty. Wiecie, że jest coś takiego jak presja wyniku, że świat naciska na presję wyniku. To jest taki duch. I również on dotyka nas, żeby jakiś wypracować wynik. Ale tak naprawdę uczynki Jezusa zostały i Tobie, i mi przypisane. I w ogóle Bóg jest zadowolony, ponieważ Bóg jest zadowolony z Jezusa. Na Krzyżu Golgoty się wykonało. Jezus spełnił wszystko, co było do spełnienia. Bóg jest zadowolony. Więc uczynki Jezusa są nam przypisane. Bardziej chodzi o jakość wykonywania rzeczy, a nie o ilość wykonywania rzeczy. W życiu każdego z nas chodzi o jakość wykonywania rzeczy, a nie o ilość. I chodzi o tą właśnie równowagę. Musi być równowaga między życiem zewnętrznym, a życiem wewnętrznym. Jeśli życie wewnętrzne słabnie, tak, to nasze życie staje się stęchłe, zgniłe, jałowe, nie mamy się czym dzielić, nie mamy świadectw. Czemu tak jest? Bo życie wewnętrzne jest słabe. Jeśli życie wewnętrzne jest słabe, to czas na pokutę i na odnowienie i pogłębienie życia wewnętrznego. Czyli czego? Zaraz będę o tym mówiła. Między innymi modlitwy. To, co też powiedziałem na początku. Bardzo dużym problemem jest zagracenie swojego życia, zagracenie w ogóle swojego umysłu. Ludzie przychodzą do kościoła i natychmiast chcą być aktywni we wszystkim. I ja nie mówię, że to jest złe. Każdy tak ma. Dziecko w ogóle natychmiast wpada, ta zabawka moja, ta moja, grabki, widelec, łopata, kubeł, miotła, wszystko jest moje. Ale przychodzi taki moment, że trzeba troszkę się otrząsnąć i w ogóle zobaczyć, że ja muszę pogłębiać moje życie, muszę dobrze jeść, adekwatnie do pułapu dojrzałości. Powierzchowność jest naprawdę naszym wrogiem, to jest wróg. Powierzchowność jest wrogiem. Jeśli zewnętrzne życie ma być pełne sukcesu, istnieje potrzeba silnego życia wewnętrznego. Pierwsze jest całkowicie zależne od drugiego. Nie możemy spodziewać się sukcesu w życiu zewnętrznym, jeśli nie spędzamy czasu z Bogiem. Nie ma takich opcji. Znaczy coś tam może nam się przytrafić. Rozumiecie? Przyjdziemy na modlitwę wstawienniczą, ktoś się pomodli, namaszczenie nam usłuży, ale jeśli nie zmieniamy się w oparciu o spotykanie się z Bogiem, w oparciu o to, że bierzemy konkretne prawdy i tak dalej, to zaraz w poniedziałek te rzeczy lewe zaczynają się odwracać, tak? One się zaczynają odradzać.
Czy tak Bóg chce? Nie. Bóg chce, żebyśmy doświadczali życia. Życia. To, co na przykład Michał powiedział. Ja też byłam kiedyś na takim spotkaniu i usłyszałam od człowieka, który prowadził spotkanie. Tylko jeden cud. Jeden cud. Ja wiedziałam, że on mówi o wadze spotkania się z Jezusem. O wadze wzięcia jednej prawdy, zbadania jej do końca. Od A do Z i doświadczenia tej prawdy. Waga spotkania się z Jezusem. Waga spotykania się z prawdami Bożymi. Waga, aby życie zewnętrzne i wewnętrzne było zrównoważone. Ono musi być zrównoważone. I coś wam powiem, nikt tak naprawdę chyba do końca nie jest w stanie tego nauczyć. Tak jak Jezus poszedł do świątyni, poszedł w miejsce, które znał, tak samo i ty znasz swoje życie. I ty musisz się odwoływać do swojego życia. Czy adekwatnie do tego, co wiesz i prawdy, które cytujesz, czy autentycznie doświadczasz życia. Wiecie, ja w ogóle chyba bałam się kiedyś starości. Był taki moment, że to chyba jeszcze było na Kasprzaka. Tak pomyślałam sobie, że jeszcze bym urodziła dzieciaczka. I zaczęłam Arturowi truć głowę. Aj tam, jeszcze bym urodziła. Zwariowałaś chyba. Ja mówię, naprawdę chcesz? Ja mówię, no chcę, ale naprawdę? Ja mówię tak, to mi postawił mnie przed takim faktem dokonanym. Okej, ale nie zwalniamy biegu życia. Nie zwalniamy. Okej, decydujemy się, ale nie zwalniamy biegu życia. Żyjemy tak, jak żyjemy i z dzieckiem na ręku. A ja zaraz mówię, z kamieniem w ręku. I wiecie, w ogóle, kiedy przyszłam w ogóle do Ducha Świętego w ogóle z tym tematem, to w ogóle mówię, pytanie, czy my też jesteśmy gotowi, aby usłyszeć prawdę o nas samych. I Duch Święty do mnie mówi, ty nie chcesz mieć dziecka, ty chcesz się odmłodzić. Ja mówię, ty wiesz. Prawda jest taka, że i ty wiesz. I on wiedział i ja wiedziałam. Tylko kwestia przyznania się. Ja mówię tak, chciałam się odmłodzić, a dzisiaj coś wam powiem. A dzisiaj, czym jestem starsza, tym cieszę się z mojego wieku. Ponieważ na skutek mojego wieku przychodzi do mnie mądrość. Na skutek siwych włosów na mojej głowie, tak, ja doświadczam w ogóle tego, że przychodzą do mnie młodsi i mówią, pokieruj mnie w życiu. Widzę, jakie mam emocje wobec mojego syna, jakie miałam, jak byłam młoda, a jakie mam teraz. Niebawem mogę być babcią. Czyli to pierwsze jest zależne całkowicie od drugiego, czyli życie zewnętrzne jest silnie zależne od życia wewnętrznego. Bez wewnętrznego życia to zewnętrzne staje się powierzchowne i w końcu wysycha. Czyli jak to zrozumieć? Bardzo daleko nie zajedziemy na cudzym namaszczeniu. Wiecie, nie polecimy na tak zwanym namaszczeniu środowym czy niedzielnym i tak dalej. Nie. Nie. To zgłupieć w ogóle można, wiecie, bo potem przychodzi tak zwany szary poniedziałek, tak, i panie premierze, jak żyć? Wewnętrzne życie jest zależne od zewnętrznego, wobec niego skoncentruje się na sobie, stanie się zatęchłe, pełne elitaryzmu i stagnacji. I teraz zobaczcie, stojąca woda śmierci. Podobnie jest z wewnętrznym życiem nieuwalnianym na zewnątrz. I teraz tak, jeśli masz głębokie życie modlitewne, jeśli przeżywasz rzeczy jakieś z Bogiem, to dla kogo ty je przeżywasz? Sam dla siebie, czy dla innych? Nie do końca. Mamy się dzielić. Mamy się dzielić tymi rzeczami. Przeżywasz, bierzesz dla siebie, ale w drugiej mierze błogosławisz ludzi tym. Bo na cóż mi taki w ogóle klaser z takimi znaczkami? Moje przeżycie z Bogiem, jak kiedyś to mówiłam na Kasprzaka, nie chowaj swoich przeżyć z Bogiem do takiego klasera. Dziel się tym. Dziel się tymi rzeczami. A więc życie, powiem kilka rzeczy na temat życia zewnętrznego. Jak, żebyście też nie zgubili tego i nie myśleli, że życie, żeby nie było takiego rozjazdu między życiem zewnętrznym a życiem wewnętrznym. Życie zewnętrzne to miłość do bliźniego i służenie ludziom. Ale to jest moment i to jest ta perspektywa, w której ty dajesz. Najpierw bierzesz od Boga, a potem dajesz. Bo żebyś coś dał, najpierw musisz coś wziąć.
Czyli pierwsza to jest miłość do bliźniego i służenie ludziom. Wielkie posłannictwo. Ewangelizacja. To jest życie zewnętrzne. Ono wypływa z życia wewnętrznego. Zakładanie kościołów, głoszenie, manifestacje darów duchowych, znaki i cuda, obrona wiary i konfrontowanie grzechu oraz ducha tego świata. Ale żeby to robić, musimy prowadzić głębokie życie wewnętrzne. Bez tego nie jesteśmy do tego zdolni. Absolutnie. Jest to życie zewnętrzne, to życie aktywnego posłuszeństwa wszystkiemu, co nakazał Pan. To jest życie zewnętrzne. A teraz życie wewnętrzne. I teraz zobaczcie, żeby to życie zewnętrzne zostało aktywowane, tak? To musi być głębokie życie wewnętrzne. I to jest Twoje indywidualne szukanie Boga. Ktoś mówi, ale ja Go znalazłem. Ja mówię, ja też. Ja też. Ale bez intymnej, ciągłej, napierającej z Twojej strony relacji z Jezusem, życie zewnętrzne będzie suche, stęchłe. Ono się nie będzie posuwało do przodu. Chodzi o to, żebyś Ty miał indywidualną relację z Jezusem. Intymna, osobista relacja z Nim. Szukanie duchowego poznania, adekwatnego do Twojego miejsca dojrzałości. Jest coś takiego, że nie szukamy jednak tego duchowego poznania stosownie do naszego miejsca dojrzałości. Stąd potem też jest na przykład brak równowagi, ponieważ się skacze z kwiatka na kwiatek, z nauczania w nauczanie i tak dalej, i tak dalej. A jeśli się jest dzieckiem, to powinno się szukać adekwatnego poznania do tego, jak się jest dzieckiem. Młodzieńcem, ojcem. To jest bardzo ważne. Wiecie w ogóle, że w duchowej rzeczywistości w ogóle jest hierarchia. I tak samo, jeśli chodzi o nasz wzrost. Szukanie duchowego poznania adekwatnego do Twojego miejsca dojrzałości. Wtedy, kiedy masz głębokie życie wewnętrzne, to ono jest stymulowane, pełne wzrostu. Często ludzie mówią, nie wzrastam. Ja mówię, to znaczy, że nie masz życia wewnętrznego. Nie, no mam. Ja mówię, gdybyś miał, to byś wzrastał. Gdybyś miał życie wewnętrzne, to byś wzrastał. Może więcej pytasz, może masz, że tak powiem, kieszenie pełne odpowiedzi, ale tak naprawdę nie wzrastasz. Bo gdybyś wzrastał, to Twój wewnętrzny człowiek byłby stymulowany i pełen wzrostu. Proces uświęcenia, który wymaga wrażliwości. I teraz zobaczcie. Nie można się też uświęcać, jeśli się nie spotyka regularnie w ogóle z Bogiem. Na tak zwanych spotkaniach ogólnych, tak? Jak gdyby jest trudniej. Wtedy, kiedy masz ten czas tego Twojego osobistego wyciszenia, tak? Wtedy w ogóle nastawiasz swoje radary duchowe. Wtedy głęboko analizujesz prawdy Boże. W ogóle mówisz, Duchu Święty, przenikaj mnie. Chcę wytępić każdego wroga, który w dalszym czasie mojej służby może się stać wrogiem i hamulcem do na przykład przebudzenia, do tego, żebym dalej od Ciebie przyjmował prawdy. Wewnętrzne życie pomaga rozwinąć życie ducha, aby być bardziej podobnymi do Jezusa. Wiecie, ja na przykład nigdy pewnych kazań nie słuchałam, ale studiując Słowo Boże, analizując Słowo Boże, zawsze Duch Święty mnie kierował do pewnych sytuacji w ogóle w moim życiu. Ja często kazania żadnego nie wysłuchałam, ale zrozumiałam w ogóle, co jest napisane. W ogóle umiałam to sobie przełożyć na życiową moją potrzebę i umiałam wziąć adekwatną prawdę, tak żeby w ogóle moje życie, jak gdyby, żeby moje życie wyglądało inaczej. Równowaga między życiem wewnętrznym i zewnętrznym jest bardzo istotna w realnym, efektywnym szerzeniu
Królestwa Bożego. I teraz zobaczcie. Bardzo, to w ogóle na każdym etapie Twojego życia, Twoje wewnętrzne życie, ono musi być zrównoważone z Twoim życiem zewnętrznym. Ty musisz wiedzieć, na ile grup domowych w tygodniu idziesz, na ile ewangelizacji idziesz, na ile spotkań idziesz. Ty musisz wiedzieć. Nikt Ci tego nie powie. Ty musisz wiedzieć. Wszystko ma nam służyć, a nie stać się blokierem w naszym życiu. Te rzeczy mają nam służyć. Ja ćwiczę na siłowni i jeśli spożywam bardzo dużo białka, to ja muszę mieć dobry trening. I tak samo jest z duchowym pokarmem. Jeśli przyjmujemy duchowy pokarm, to musimy go przerobić, bo inaczej stanie się zgniły. Zgniły. Ja naprawdę oglądam bardzo dużo ludzi, którzy przyjęli bardzo dużo duchowego pokarmu, ale jednocześnie nigdy nie stali się aktywni dla Królestwa Bożego. Jest to informacja w ogóle o tym, że pokarm duchowy jest co? Nieprzerabiany. Nieprzerabiany jest pokarm duchowy. Życie stało się zagracone, świątynia stała się zakamieniona, pełna różnych elementów. Tam są kosze, tam są gołębie, tam są psy, tam są koty, tam jest wszystko. Ale tam nie ma miejsca na tak zwany przepływ. Równowaga jest bardzo ważna dla Ciebie i dla mnie. Musimy być zrównoważeni w temacie życia zewnętrznego i w temacie życia wewnętrznego. I coś Wam powiem. Ja w ogóle wierzę w coś takiego, że my wtedy, kiedy przychodzimy w ogóle do Boga, to On daje nam tak zwany wzór z nieba. Ja kiedy analizuję na przykład nasze życie i kiedy powracam do początków naszego życia, to jest właśnie takie życie. Równowaga między życiem zewnętrznym a życiem wewnętrznym. Wszystkie prawdy Boże, które odkopaliśmy, które stały się błogosławieństwem dla nas i dla innych ludzi, wynikały z głębokiego wewnętrznego życia. Z głębokiego wewnętrznego życia. Najpierw dla nas, potem dla innych ludzi. Ukryte wewnętrzne życie jest wartością najwyższej wagi. Ukryte wewnętrzne życie to skarb. Skarb. Wiesz, czasami na pewno doświadczasz tego, że ktoś coś wyjdzie i w ogóle powie tak, że ja właśnie, to było chyba w zeszłym tygodniu, Jola, jak opowiadała to świadectwo. Ja w ogóle mówię, mój duch się porusza. W ogóle to jest żywe, to jest świeże, mój duch się porusza w ogóle. Powiedziała kilka to w ogóle takich prawd, w ogóle biorę to na krzyż, uwolnienie, fiut do przodu. W ogóle mówię, kurczę, to nie religijny język, bo to nie chodzi o to, żeby się nauczyć religijnego języka. Mieć swój język, który wypływa z głębokiego wewnętrznego życia. Bo w chrześcijaństwie chodzi o to, aby stać na własnych nogach w Duchu Świętym. Amen? Amen. Na własnych nogach w Duchu Świętym. Jest taka tendencja, o ktoś u nas się nowy pojawi, natychmiast ogarniemy go. Nie. To nie chodzi o to, żeby człowieka czegoś nauczyć. On musi się nauczyć przeżywać prawdy Boże. On musi złapać naszą myśl. On musi mieć głębokie życie wewnętrzne, żeby tak naprawdę złapać myśl apostolsko-proroczą, bo to nie chodzi o to, aby ludzi nauczyć języka Kościoła mocy. Bo to co to jest? Religia. To jest religia. To nie o to chodzi, żeby nauczyć ludzi języka Kościoła mocy, bo nie ma czegoś takiego jak język Kościoła mocy. Jest galilejski ton i królewski styl. Mamy stać w Duchu Świętym na własnych nogach. Nauczania są po to, aby one nas w ogóle konfrontowały, tak? Ukryte wewnętrzne życie jest wartością najwyższej wagi. Najwyższej wagi. I teraz w ogóle spójrz w swoje życie i zobacz. Ile spożywasz białka, ile trenujesz. Ile spożywasz pokarmu, ile spędzasz czasu z Bogiem. Na ile masz objawienie prawd, a na ile tylko tak naprawdę przyjąłeś jakąś suchą informację, w którą tak naprawdę, czy wierzysz, okaże się, kiedy przyjdzie kryzys. Kiedy przychodzi kryzys, to wtedy widzimy, czy ja stosuję tą prawdę, czy nie. Czyli w realu, czy uwalniam w nią wiarę.
czy ja uwalniam wiarę w tą prawdę, czy nie. I teraz was przeprowadzę przez kilka takich, przez trzy etapy. I my te etapy z Arturem przeszliśmy w ogóle w swoim życiu. I uważam, że każdy wierzący musi zaliczyć te etapy. Bez tych etapów to jest po prostu kicha. Kicha po całości. To jest etap przygotowań, etap aktywności i etap przekazywania. Możecie sobie pisać. Pierwszy etap to jest etap przygotowań. I to jest czas przede wszystkim, kiedy uczymy się i przyjmujemy wskazówki. Często ludzie mówią, to jest taki nieatrakcyjny czas. Ale dlaczego? To jest jedyny czas w twoim życiu. Taki czas już się nigdy nie zdarzy. Kiedy jesteś młody i przechodzisz przez etap przygotowań, to ciesz się z tego czasu, bo to jest taki czas, w którym masz bardzo dużo czasu na spędzanie czasu z Bogiem, na rozważanie Jego prawd. A coś ci powiem. Kiedy na przykład ci się urodzi dziecko, to wtedy zobaczysz, wow, ale jazda. Jestem błogosławiony z powodu tego, że mam dziecko, ale mój czas się znacznie pomniejszył. No tak, pomniejszył się. Zaniedbałeś czas przygotowań. Czemu zaniedbałeś czas przygotowań? Dlatego zobaczcie, to jest bardzo ważne, żeby rozpoznać swój pułap dojrzałości. Ja rozpoznaję swój pułap dojrzałości. I jestem, powiedzmy teraz, mówisz sam do siebie, to jest mój czas, etap przygotowań. Nie lekceważę tego czasu. Właśnie teraz biorę wskazówki. Tak? Jak żyć? Jak postępować? Twoje wysiłki ewangelizacyjne jak najbardziej mogą być bardzo błogosławione. Jednak główny cel w etapie przygotowań to co? Wyszkolenie. Wyszkolenie. Jeszcze raz powiem. Twoje wysiłki ewangelizacyjne mogą być błogosławione. I na pewno są. Ale główny nacisk kładziemy na wyszkolenie. Masz być wyszkolony. 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 To są w ogóle rzeczy, które zazwyczaj nie chce się ich słuchać. Bo każdy w ogóle chce powiedzieć, że w ogóle duchowy władzy mnie to będziesz układał. Ja nawet nie zrozumiałam tego. Ja jestem duchowy, co będziesz badać? Ja też jestem duchowa. Bo kiedy odrodziliśmy się z Bożego Ducha, to powstał do życia nasz duch. I ty jesteś duchowy, ja jestem duchowa. Ale prawda jest w ogóle taka, że bez czasu przygotowania to zmarnowany czas. To zmarnowany czas. Nacisk położony jest wtedy na uczenie się, zdobywanie doświadczenia i wiedzy. Dlatego tutaj przychodzi pokusa, aby te rzeczy co? Zaniedbać. Nie robić notatek. Wiedzieć tak naprawdę wszystko i w konsekwencji nic. Niby wszystko, ale nic. Znaczy to. Wiem wszystko, ale w konsekwencji nic. Czas przygotowań jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Brak dyscypliny i cierpliwości, który jest obecny w życiu młodego wierzącego, popycha go w kierunku tego, że wszystko musi być już teraz. Teraz, 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 teraz. Teraz jest czas. Teraz. Dzieci zazwyczaj szybko chcą. Teraz. Teraz tym owocu. Teraz. 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 Nie teraz. Nie teraz. Teraz musisz w ogóle wiedzieć, że uczynki Jezusa są tobie przypisane, tak? Masz tą prawdę w ogóle uchwycić w czasie twojego przygotowania, zgłęb tą prawdę. Uczynki Jezusa są mi przypisane. A ja zdobywam teraz, tak, doświadczenie i szkolę się. Szkolę się. Badam życie ludzi, tak? Wprowadzam prawdy Boże. W ogóle ja sam siebie w ogóle badam pod kątem tego, jakie ja mam zrozumienie, że Jezus w ogóle we mnie, nadzieja chwały. Że ja i Jezus jedno jesteśmy. I często, wiecie, przychodzi coś takiego, że odłożę ten etap na później, czyli czas przygotowań odłożę na później. A życie płynie. Wszystko się porusza do przodu.
I jeśli zaniedbamy ten czas przygotowań, no to będzie to niestety ze szkodą dla nas, tak? Ze szkodą dla nas. Kiedy zaniedbamy ten czas, to będzie to niestety, ale ze szkodą dla nas. Dlatego nie powinno się lekceważyć tego czasu przygotowań, ale podziękować Bogu, bo Boże, dziękuję Ci, że mam taki czas. Że mogę w ogóle więcej niż wszyscy inni, tak? Spędzać czasu z Tobą. Wtedy na przykład biorę na warsztat, nauczanie, jak zarządzać czasem, wtedy odpycham rzeczy mniej ważne, na poczet rzeczy bardzo ważnych, tak? Żyję wtedy tak naprawdę w oparciu o kalendarz, w ogóle o bardzo w ogóle wysoką dyscyplinę. Spisuję sobie, jeśli mam problem w ogóle z określeniem rzeczy ważnych i mniej ważnych, to biorę kartkę, spisuję sobie, tak? Wizje, które przychodzą do mojego życia, tak jak najbardziej, ja je w ogóle biorę, też spisuję. Na dzień dobry, co robię? Wprowadzam je w system modlitewny w moim życiu, ponieważ one nie muszą się od razu wydarzyć. Ja kilkanaście lat temu dostałam jakieś słowo i tak naprawdę dopiero teraz wchodzę w czas realizacji jakiegoś słowa. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, nie ma nic wspanialszego niż móc spędzić rok czasu w szkole biblijnej. Nie ma nic wspanialszego niż móc spędzić czas, rok w szkole biblijnej. To jest błogosławiony czas. Ja mam mnóstwo zeszytów popisanych ze szkół biblijnych, z różnych innych duchowych wydarzeń. To był czas zdobywania przeze mnie wyszkolenia. Dostajesz tam wtedy wiedzę, wyposażenie, zasady, z których będziesz korzystał w swoim życiu. To jest czas, aby stać się, i teraz zobaczcie, w czasie przygotowania to nie jest często czas na odpalenie swojej w ogóle prywatnej służby. Ja wiem, że to jest w ogóle niefajne. Znaczy ja nie wiem, czy niefajne. Dla mnie w ogóle rzeczy ortodoksyjne i prawdziwe są zawsze bezpieczne, ponieważ ja chcę, aby Królestwo Boże rozwijało się w harmonii, porządku, tak? A więc w ogóle ja takie rzeczy w ogóle przyjmuję do siebie. W czasie Twojego przygotowania stajesz się częścią jakiejś służby, która już prężnie funkcjonuje. Dlatego w ogóle dla mnie to nie ma osób bezrobotnych w Kościele. Jeśli jesteś na przykład taką osobą, to niedobrze. To w ogóle powinieneś dzisiaj zadać sobie takie pytanie. Czemu ja w ogóle w nic nie jestem zaangażowany? Przecież jestem wyzwolony z grzechu, przeznaczony w służbę dla Boga. Dziś jeszcze wchodzę w służbę. Dziś jeszcze coś będę robił. Dziś. Na miarę swoich możliwości. Brak przygotowania to strata czasu. I teraz zobaczcie, to tutaj absolutnie nie ma mowy, że się w ogóle nie służy w czasie przygotowania, bo się służy. Ja nie o tym mówię. Służymy, opowiadamy w ogóle o tym, jak spotkaliśmy Jezusa, tak? Tylko ważne jest, żeby w ogóle jak gdyby położyć odpowiedni nacisk. To jest przede wszystkim czas mojego przygotowania. Czas mojego przygotowania, czas pracy nad moim charakterem. Żeby potem pewne rzeczy, które zostały zaniedbane, nie odrodziły się w kolejnym etapie, o którym Wam zaraz powiem. Czas przygotowania to ważny czas. W ogóle za taki czas, ten czas absolutnie nikomu nie zabrania służyć i nikomu nie podcina nóg. Nie o tym mówię. To jest czas, kiedy zdobywasz doświadczenie i wyszkolenie. Wiesz, że w czasie przygotowań nie posiadasz doświadczenia życiowego i często, gęsto absolutnie nie masz się czym dzielić. Ponieważ nie zdobyłeś żadnego jeszcze doświadczenia. Więc bardzo ważne, żeby usunąć w czasie przygotowań wszystko to, co stanie się powodem do zniszczenia w kolejnym etapie. I kolejny etap to jest etap aktywności. I to jest etap, gdzie bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo. I wtedy istnieje pokusa, żeby oddać się całkowicie w ogóle tej pracy. Wiecie, wtedy najczęściej przychodzi czas zaniedbania życia modlitewnego. A tak naprawdę jest w ogóle bardzo ważne, przechodząc w etap aktywności, aby mieć w ogóle silny fundament położony, tak? Tego pierwszego w ogóle życia. Silnego życia modlitewnego, tak? Dyscypliny w ogóle duchowej, pozaznaczania w ogóle sobie priorytetów w ogóle w swoim życiu,
bo inaczej dochodzi do tak zwanego braku w ogóle równowagi. Wiecie, że w ogóle idziemy, ale niekoniecznie wiemy gdzie. Siejemy, ale mało zbieramy. Pracujemy, ale jak gdyby do dziurawego wora. Rozumiecie? Między innymi te rzeczy są jak gdyby efektem tego, że my nie podchodzimy w sposób bardzo poważny do w ogóle wskazówek, które mamy w ogóle od Jezusa. Przecież Jezus nie przeskoczył aktem wiary swojego wieku. Przeskoczył go? Nie przeskoczył. Nie dał nam takiego wzoru. Mógł, ale tego nie dał nam takiego wzoru. Nie przeskoczył. Przygotował się. I teraz w etapie aktywności, wtedy kiedy dużo już się dzieje, wtedy kiedy już najczęściej usługujesz, odzywa się wszystko, co zaniedbałeś w czasie przygotowania. Wszystko. Odzywają się luki w charakterze, odzywa się w ogóle brak życia modlitewnego, tak? Odzywa się brak dyscypliny, odzywa się brak zarządzania czasem. A i wtedy się właśnie pojawia, ja jestem lider. Jejku. No dobrze. To jest proza życia. To jest proza życia. Dlatego wiecie, w ogóle Kościół się nie prowadzi przez namaszczenie, tylko przez zarządzanie. I w ogóle zarządzanie sobą to jest, że tak powiem, jeden z potężniejszych narzędzi. Zarząd nad własną duszą. Wypływają wtedy problemy, które były rozwiązane tylko i wyłącznie powierzchownie. I teraz, wiecie, to nie chodzi o to, żeby jak gdyby te rzeczy punktować, tylko wtedy, kiedy słuchamy Słowa Bożego, dobrze jest zaglądać w siebie i w ogóle powiedzieć: Duch Święty, chcę mieć wgląd sam w siebie. Chcę widzieć, czy ja w ogóle wszedłem lub weszłam w etap przygotowań, a może nigdy w ogóle na tym etapie nie postawiłem swojej nogi. Może natychmiast w ogóle się pojawiłem w etapie aktywności. Nie mając w ogóle załatwionego tematu w ogóle przygotowania. Coś wam powiem. Duchowa służba to nie jest takie, wiecie, że się idzie z koszykiem do sklepu spożywczego i się w ogóle coś tam, wiesz, to jest takie łatwe, wchodzisz, kupujesz i tak dalej. To jest praca z ludźmi. I ona naprawdę wymaga dużej odporności. Psychicznej, fizycznej. Więc nie lekceważmy czasu przygotowań. To naprawdę wspaniały czas. To naprawdę wspaniały czas. Na etapie aktywności ważne jest, abyś miał wtedy bliską relację przynajmniej z jedną osobą. Nie chcę już mówić takich rzeczy, bo kiedyś rozpętałem tutaj, że tam spowiednika i tak dalej, to się potem ktoś kiedyś do mnie przyszedł, mówi: mam spowiednika, wstawiennika, duszpasterza, tego, a czy ty możesz być moim tym i tym? Ja mówię: kochany, ja tego nie ogarniam w ogóle, mnie sama, daj mi spokój w ogóle. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś w czasie aktywności miał bliską więź, co najmniej z jedną osobą, żebyś mógł tej osobie się na przykład zwierzać. Są tacy ludzie, którzy są takiej konstrukcji, że wyznają swoje grzechy Bogu i to im wystarczy. Ale są tacy ludzie, którzy potrzebują mieć tak zwanego tego swojego, dla potrzeby tego słowa, powiem, spowiednika. Bliską więź na przykład z jakąś osobą, tak? Potrzebujesz się w ogóle z kimś, czymś podzielić. To jest ważne. To jest ważne. Nie musisz walczyć w pojedynkę. Również na tym etapie dbaj o bliską więź z Bogiem. Cały czas w etapie aktywności dalej nie porzucamy równowagi między życiem zewnętrznym a wewnętrznym. Rozumiecie? I to w ogóle, ja też wam w ogóle powiem, nie ma tutaj naprawdę człowieka, który nie upada w ogóle w tych dziedzinach. Bo to każdy gdzieś w ogóle się potyka, tak? Ale bardzo ważne, żeby w odpowiednim w ogóle momencie powstać, tak? Wejrzeć w siebie i zobaczyć, kurczę, w ogóle przegięcie jest w ogóle w czasie aktywności, tak? W ogóle, lub na przykład w życiu zewnętrznym, w ogóle bardziej jestem na zewnątrz, tak? Bardziej jestem cały czas tym, który daje, niż tym, który jeszcze cały czas w ogóle też przyjmuje w ogóle od Boga. Na każdym etapie ważne jest namaszczenie. Dawid został namaszczony najpierw wśród swoich braci. Po przejściu wielu trudności namaszczono go na Chorebie, a na koniec na króla nad całym narodem. Zobaczcie, jaka hierarchia. Najpierw został namaszczony wśród swoich braci. Potem, kiedy przeszedł wiele trudności,
namaszczono go na chorybie, a dopiero potem na króla nad całym narodem. Jest tutaj hierarchia? Jest. Jest jedno zależne od drugiego? Jest. Jest. I następny etap to jest etap przekazywania. I coś wam w ogóle powiem. To, o czym ja dzisiaj mówię, to trzeba w ogóle ugryźć, pomodlić się o to i wprowadzić to w ogóle do swojego życia jako coś stałego. Nie raz odsłuchane, tylko jako coś w ogóle stałego. I w oparciu w ogóle o to spojrzeć też na w ogóle na swoje życie, tak? Na etap przygotowania, aktywności i przekazywania. I to jest czas wypełniony mądrością i doświadczeniem. I troszkę trzeba z Bogiem pochodzić, żeby zdobyć mądrości i żeby zdobyć doświadczenie. Nie mówię doświadczenia kaznodziei, żeby potem powielać mądrość jakiegoś kaznodziei, tak? Tylko żebyś w ogóle powiedział mądrość ze swojego życia. Ludzie mówią, wy tak bardzo malutko Biblii czytacie. Ja mówię, no widzisz, dlaczego tak ma? Bo wy na przykład macie kazanie i w ogóle Biblii nie czytacie. Ja mówię, bo Jezus powiedział, że jest napisane, a my powiadamy. My powiadamy. My przeżywamy, tak? I my dalej, jak gdyby, tworzymy Biblię. Dalej ją piszemy. Dalej opowiadamy mądre rzeczy i swoje doświadczenia. Ponad wszystko to jest czas w czasie przekazywania, aby przekazać następnym pokoleniu mądrość i doświadczenie. I wiecie, te etapy są w ogóle bardzo w ogóle ze sobą powiązane. I teraz zobaczcie, jeśli w etapie przygotowań chcemy przekazywać, tak? A tu jest to, że mamy dzielić się mądrością i doświadczeniem. Oczywiście, tak jak powiedziałam na samym początku, że w ogóle służ tym, co masz. Ja nie mówię, że ty w ogóle nie masz i że masz nie służyć. Służ i masz, ale adekwatnie do miejsca w ogóle, w którym jesteś. Adekwatnie do miejsca, w którym jesteś. I z tym wzorcem się nie dyskutuje. Wzorzec się przyjmuje. Z tym się nie dyskutuje. To się po prostu przyjmuje. Czy wam się podoba takie poselstwo? Przyjdź dzisiaj do Ducha Świętego. Bo to, wiecie, najgorzej jak człowiek oszukuje sam siebie. Cóż ci, człowieku, że cały świat pozyskasz, a na duszy swojej szkodę poniesiesz. To w ogóle nie o to chodzi, żeby... To w ogóle chodzi, wiecie, że to chodzi w ogóle, chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwi. Chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwi. Chodzi o to, żebyśmy temu światu w ogóle pokazali, że my bijemy ich na łopatki. A nie, żeby było odwrotnie. Że synowie tego świata kładą Kościół na łopatki. Tak? Nie. Nie. Nie wolno pomylić w ogóle tych etapów. Przyjmij dzisiaj mądrość do tego, że musisz żyć zrównoważonym życiem zewnętrznym i wewnętrznym. Nie bój się w ogóle tego, że nie pójdziesz gdzieś na jakąś ewangelizację, ale zamkniesz się i będziesz się modlił. Nie bój się tego. Nie bój się tego. Nie bój się w ogóle tego. Ja wiem, że przychodzi taka pokusa i taki lęk, dlatego że jest presja z zewnątrz. A my musimy w ogóle rozsądzać ducha, który rządzi w powietrzu. A ten duch, który rządzi w powietrzu, próbuje oddziaływać na Kościół i tą samą presję, którą rzuca na świat, rzucać na Kościół, rzucać presję w wyniku, tak? Byle jakiego, ale w wyniku. A my mamy być mądrzy. My mamy być mądrzy. Ramię w ramię z Jezusem, rozpoznający czas, rozpoznający miejsce w ogóle swojej dojrzałości, wprowadzający w ogóle to, co powiedziałam, równowagę między życiem zewnętrznym a wewnętrznym. Mądre podchodzenie do etapów. Bo to, wiecie, to jest też takie mocno trudne, kiedy wszedłeś w jakieś miejsce, które jeszcze nie jest twoje i ono od ciebie, bo zobaczcie, jak to jest, co jest z presją w wyniku. Ono od ciebie czegoś wymaga. To miejsce od ciebie czegoś wymaga. A tu puste kieszenie. Wiecie, zdrętwiały język, puste kieszenie i tam się oko otwiera i się rozwinie i pojawia.
No co to w ogóle, bo oko się otwiera tu i tam. I co wtedy? Bo się przegapiło pewne etapy w ogóle w swoim życiu. Przegapiło się pewne etapy w swoim życiu. Kiedy patrzę na naszego Wiktora, wczoraj przyszedł do nas, spędził z nami weekend i wiecie, w ogóle patrzę na niego i tak w ogóle wie, łzy mi się wokół kręcą. Z uwagi na to, że u niego też rozpoznałem takie etapy, w które w ogóle sobie wchodził. Mam zrobione prawo jazdy na tira i pierwszą pracę, którą miał, to była dobra praca. To była praca, w której on w ogóle zdobywał przygotowanie. I to była praca na akord. I on tam wszystko musiał robić szybko i tak dalej. I wiecie, teraz podjął nową pracę. Miał wypadek, z tamtej pracy został zwolniony i teraz ma nową pracę. I teraz w poniedziałek wyjeżdża na Podlasie. Będzie woził ziarno do portów. I w ogóle był już kilka dni z kierowcą, który już jak gdyby był w większym etapie na przykład aktywności, przekazywał mu mądrość i doświadczenie. I w ogóle przekazywał mu bardzo fajne rzeczy. Mówi, przede wszystkim się nie denerwuj. Mówi, nerwy są na twoją w ogóle niekorzyść. Tutaj ci szef musi wypłacić. Mówi, w ogóle zapomnij o tamtej swojej pracy. Nieważne, jakie tam miałeś doświadczenie. Teraz wsiadasz, jedziesz, tam jeździł strasznymi rumplami, takimi, że wiecie, w ogóle jakąś tam lagą musiał walić w ogóle po skrzyni biegów, żeby odpaliło, a teraz się przesiadł w Mercedesa i będzie woził ziarno. I nie będzie go, słuchajcie, tydzień w domu. Poniedziałek startuje, wraca w piątek. Trzeba go było wyposażyć w poduszkę, w śpiwór. Ja jeszcze wczoraj mówię, może mogłem go dla ciebie w nas łażyć. Artur mówił, uspokój się, da se radę w ogóle. Z mojego nasienia powstał w ogóle, da se radę. Wiecie, o co chodzi? W ogóle nie zaniedbał czasu przygotowania. Zobaczcie, jak w ogóle to są w ogóle rzeczy, które są ze sobą w ogóle powiązane. Poćwiczył na złych samochodach, a teraz w ogóle mówi, mamo, ja wiem, jak ten samochód działa. Lampka się pali, ciepło jest, w ogóle klimatyzacja jest, w ogóle klucza nie muszę włożyć, w ogóle to działa, koła ma. Rozumiecie? Bo nauczył się w tym czasie przygotowań, w ogóle w trudnej w ogóle sytuacji. W trudnej sytuacji w ogóle nauczył się. Tutaj mówi, mamo, wpadłem po kolana w te zboże, w ogóle jakieś potki muszę sobie w ogóle kupić, kurczę. Rozumiecie? Czy dostałby tą pracę bez czasu przygotowania? Nie, ja nie wiem. Może i by dostał, tak? Natomiast nie wiem, z jakimi w ogóle efektami jeździłby na przykład tym samochodem. Nie lekceważcie w ogóle tego. W ogóle naprawdę, wiecie, pomyślcie też o tej powierzchowności. Ile tak naprawdę już nauczań, ile poselstw, które naprawdę były proroczymi poselstwami, adekwatnymi do stanu, do sytuacji, do czasu, były po to, żeby się zatrzymać na nich. Zatrzymać. Nie lecę dalej. Pewne nauczania, które są, one nie zginą. Ktoś ostatnio do mnie powiedział, słuchaj, ale wy w ogóle nie odkryliście Ameryki. W ogóle Kościół jest tyle lat. To bardzo jest uwalniające. To nic nie zginie. Nic nie zginie. W ogóle ty nie zginiesz. Nic nie zginie. Twoja służba nie zginie. Musisz w ogóle uznać te duchowe w ogóle priorytety. Bardzo ważna równowaga między życiem zewnętrznym a wewnętrznym i między tym, aby zrozumieć, między tym etapem przygotowania, etapem aktywności i etapem przekazywania. Bo to jest naprawdę, wiecie, stresujące. Przecież to w ogóle chodzi o to, żebyśmy my szkody nie ponosili we własnym życiu. Żeby dziur w ogóle w naszym życiu nie było. Żebyśmy byli szczęśliwi, a nie zgaszeni. Żebyśmy byli radośni, a nie przygnębieni. Żebyśmy uwielbienie rozpoczynali od razu z powerem, a nie najpierw w kocioł trzeba walić. Węgla, ja tchu już nie mogę złapać. Węgla! Ja nie mam już tchu. Rozumiecie? Musi być w ogóle życie wewnętrzne bardzo bogate. Bardzo bogate życie wewnętrzne. Wstańcie, pomodlimy się. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to poselstwo, za to słowo. My zgadzamy się z Twoim słowem. My przyjmujemy, że to jest słowo Twoje i my decydujemy się, Ojcze, w sposób posłuszny podejść do tego zwiastowania.
My dziękujemy Tobie, że dajesz nam moc do tego, abyśmy wprowadzili te aspekty do swojego życia. My nie zaniedbamy czasu modlitwy na rzecz służby. My dziękujemy Tobie za równowagę, przyjmujemy teraz równowagę do naszego życia i dziękujemy Ci, że będziemy owocować. My dziękujemy Tobie, że dajesz nam możliwość taką, żebyśmy przeszli przez czas przygotowań, abyśmy potem weszli w etap aktywności, a następnie mogli przekazywać dalszemu pokoleniu i dzielić się radą i doświadczeniem. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa związuję w tej chwili wszelką głupotę i związuję wszelki diabelski plan powzięty przeciwko wprowadzeniu tego słowa do życia ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa ja w tej chwili usuwam wszelką ciemność, wszelką głupotę, chaos i dezorganizację. Ojcze, my w tej chwili ogłaszamy, że ludzie w sposób bardzo praktyczny zarządzają swoim czasem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.